Nazwałem dzisiejsze niedzielne nasze przesłanie hasłem zrozumienie świętości. Zrozumienie świętości. Dlaczego taka myśl? Chciałbym, abyśmy za moment mogli popatrzeć na siebie nawzajem. Bo jesteśmy Bożą świątynią. Amen. Każdy z was, ty, ja, my, wspólnie razem Kościół, jesteśmy Bożą świątynią. Tak mówi Boże Słowo. Świętość, o której będę mówił, to nie jakieś oficjalne czy mniej oficjalne wynoszenie nas czy kogokolwiek na ołtarze. Świętość to po prostu przebywanie Bożej obecności w każdym z nas. Każdy z nas jest świątynią Pana. To zobowiązuje. Warto dbać o świątynię Bożą. Popatrz na kogoś i powiedz mu, jesteś Bożą świątynią. Jesteś Bożą świątynią, albo jesteśmy Bożą świątynią. Piękną Bożą świątynią. Amen? Każdy na tej sali, każdy człowiek jest piękny. Każdy ma swoją osobowość, swój wygląd. Tak Bóg nas stworzył. Jesteśmy ludźmi stworzonymi na Boże podobieństwo. I jesteśmy świątynią Pana. Trzeba dbać o świątynię. Trzeba pilnować tej świątyni, bo Bóg w nas przebywa. Nie jesteśmy tylko jakimś ciałem, wybaczcie za to określenie, ludzkim mięsem, które chodzi i porusza się. Jesteśmy świątynią Bożą. Bóg przebywa w nas i Pan to sprawił, że możemy nazywać siebie ludźmi uświęconymi. Uświęconymi. Czym naprawdę jest Boża świętość? To nie jest jakieś zasługiwanie sobie, to nie jest jakieś wspinanie się po drabinie, aby być coraz świętszym. To Bóg czyni nas ludźmi uświęconymi. To Jego obecność. Dlaczego? Bo Bóg jest święty na wszystkich drogach swoich i jest prawy, jest nieskalany. Bóg jest święty. Od tego wszystko się zaczyna. Czytamy dwa miejsca Bożego Słowa. Izajasz 6:3. Oto obraz nieba, gdzie bezustannie, 24 godziny na dobę, aniołowie przed Bożym tronem wyznają, śpiewają taką pieśń. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Ależ dziwny werset. Patrzymy na tą ziemię, patrzymy na ten świat i mówimy, gdzież tu Boża chwała? Ale ci, którzy są dziećmi Bożymi, dostrzegają Bożą chwałę. Dostrzegają ją w kwiatach, które rosną. Dostrzegają w ptakach, które przepięknie śpiewają. Dostrzegają ją w słońcu, które świeci. W deszczu, który pada. Dostrzegają ją w błyskawicach, które mamy, gdy jest sztorm. My dostrzegamy tą chwałę Bożą. Ona jest wszędzie. Pełna jest ziemia chwały Jego. I Bóg jest świętym Bogiem. Jest Panem zastępów. I jest także naszym Bogiem. Jest naszym Panem. Po drugie, objawienie Jana 4,8 brzmi tak. A każda z tych czterech postaci, oto teraz tamto widzenie miał Izajasz, a to widzenie ma Jan na wyspie Patmos, na swoim skazaniu, kiedy był więźniem, uwięzionym na wyspie Patmos. Modlił się, szukał Bożego oblicza i miał widzenia, nawet cierpienie, ucisk nie oddzielił go od Pana. Miał widzenie Pana, a każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło ich wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani dzień, ani w nocy śpiewały. 24 godziny na dobę nie odpoczywają aniołowie w niebie, ale śpiewają non-stop, bez ustanku. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmocny, który był i który jest i który ma przyjść. Chwała Bogu, że mogliśmy Go poznać. Że mogliśmy poznać Pana. Jest to nierozsądne. Jest to, powiem wręcz głupotą, przepraszam za określenie, odrzucać łaskę Bożą. Odrzucać Boga. Zresztą psalm mówi, głupi, że w sercu swoim Boga nie ma. Bóg jest, On istnieje. Jest święty, jest wielki, jest wszechmocny. Jest tym, który wypełnia sobą wszystko, co żyje. I teraz. Bliska społeczność z Panem uświęca nas. Życie z Bogiem uświęca nas. Ludzie wpatrzeni w Jezusa
zostają uświęceni. Możemy być święci. Halleluja. To nie pycha. To nie jakaś abstrakcja. To nie jakieś emocjonalne uczucie. Po prostu jestem uświęcony. Jestem święty. Mogę mieć święte życie. Dzięki Bogu i przez Boga w Duchu Świętym, który działa w nas. Który nas uświęca. I powiem tak, nie uczynki czy owoce duchowe czynią nas świętymi. Nie. Nie to, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie to, że jesteśmy dobrymi ludźmi, mówi nam o tym, że jesteśmy świętymi. Nie. To Boża świętość w nas pobudza nas do dobrych uczynków. To Boża świętość w nas produkuje owoce Ducha Świętego. To Boża świętość w nas czyni nas dobrymi ludźmi. To dopiero z tej świętości wszystko się rodzi i żyje w nas i istnieje. I dlatego musimy zrozumieć świętość, na czym ona polega. Bo inaczej życie staje się męką. Ciągle idziemy jakby pod górę i mówimy, nie jestem święty. Ciągle nie jestem święty. O, ile mi brakuje. O, jak jestem słaby. O, jak jestem ciągle upadający. I tak myślimy o sobie w kategoriach krytyki. Poniżamy siebie, nie doceniamy siebie. A Bóg uświęcił nas swoją obecnością. Uświęcił nas poprzez to, że zamieszkał w nas. Apostoł Paweł mówi, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Wy jesteście świątynią Pana. Bóg nie mieszka w budynkach rękoma zbudowanymi, ale obrał sobie za miejsce nasze życie i zamieszkał w nas. I to sprawia, że staliśmy się ludźmi uświęconymi. Popatrzcie na list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Znany fragment. Pierwsze dwa wersety. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy, albo biegniemy. Apel brzmi, biegnijmy. Możemy powiedzieć, biegniemy. Panie, chcemy biec. Biegniemy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz, patrząc na Jezusa i dwa słowa mnie dotknęły. Sprawca. To Jezus jest sprawcą wszystkiego. To Jezus jest sprawcą tego, jak wygląda moje życie. To Jezus. Będę o tym mówił za tydzień, kiedy będę mówił o tym, że zostaliśmy przykryci sztandarem miłości. Będę mówił o tym, jak możemy żyć pod sztandarem. Sztandarem, który rozwieje, który rozpostarty jest nad naszym życiem według pieśni nad pieśniami. Wspaniałe przesłanie. Będziemy mówić o tym, jak żyjemy pod sztandarem miłości, który został rozciągnięty nad nami. Rozciągnięty nad nami. Tak kilku było tam takich, wczoraj widziałem fanatyków Polaków w Bułgarii, w Sofii, którzy biegali z polskim sztandarem przed tymi wszystkimi, całą halą bułgarskich kibiców. I widziałem, tak nie patrzyłem jak grają, tylko patrzyłem jak biegają. Dwie, trzy osoby, jakieś nawiedzone. Kibicki, to były kobiety ze sztandarem polskim, z godłem polskim. Biegały i tak patrzyły, jak im ładują tym Bułgarom set za setem. Halleluja. A Pan rozpostarł nad nami swój sztandar. Sztandar swojej miłości. I to Jezus nas wybrał. I o tym będę mówił. To podkreślił także biskup w wykładzie, który miał bardzo mocno. Ani nie myślcie, ani niech wam to do głowy nie przychodzi, że to wy wybraliście Jezusa. Ta pieśń trzeba skasować. Postanowiłem i za Jezusem, jest niebiblijna. Nie śpiewajmy jej więcej. Bo to nie my postanowiliśmy. Bo gdyby nie Jezus, to On jest sprawcą naszego zbawienia. To On nas wybrał. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Śpiewajmy biblijnie, poprawnie. Amen. To Jezus jest sprawcą naszego życia, zbawienia. Ale nie tylko sprawcą, ale i dokończycielem. Te dwa słowa mnie bardzo poruszyły. Ładna koszulka, Janie. Jezus. Nie słyszę. Jezus jest sprawcą naszego zbawienia. Jezus jest dokończycielem naszej wiary. Amen? Który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Wycierpiał dla nas, uczynił to dla nas, abyśmy mogli mieć święte życie.
abyśmy mogli być uświęceni. Dlatego czytam w drugim liście do Koryntian, 7 rozdział. My też musimy do tego dołączyć. Kiedy Jezus nas już wybrał, dał nam obietnicę. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. A więc teraz, kiedy ja idę za Panem, oto teraz, według obietnicy, którą mam, staram się, i o tym będę mówił, co ja mam robić, idąc z Panem, idąc teraz z Bogiem przez życie, co czyni mnie człowiekiem, który żyje w tej świętości, którą Jezus wlał i uczynił w naszym życiu. Co to sprawia? Ja teraz, idąc za Panem, umiłowani, tak nas nazywa Boże Słowo, mamy za zadanie dbać o to, by obmywać swoje życie, by pilnować swojego życia, by być czystym od brudu tego świata, aby ciało moje, bo ono jest Bożą świątynią, oto uczynił Bóg z nas swoją świątynię i duch nasz był zanurzony w tej świętobliwości Bożej, którą mamy w Chrystusie. Jak funkcjonuje świętość? Jak to jest? Po pierwsze, świętość jest skutkiem życia w wierze i zaufania Bogu. I zaufaniu Bogu. A więc świętość jest rezultatem. Jest skutkiem życia w wierze. Uwierzyliśmy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego, aby kto weń uwierzy, tak? Uwierzyliśmy i zaufaliśmy Bogu. W Dziejach Apostolskich czytamy w 26 rozdziale, 18 werset, co uczynił Bóg z nami. Otworzył nasze oczy, tu jest powiedziane, otworzył ich oczy, jest to przesłanie do ludzi, do których mówi apostoł Paweł, otworzył ich oczy, odwrócił od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Jest tutaj mowa o przesłaniu, jakby proroczym przesłaniu, które mówi Bóg. I przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. A więc uwierzyliśmy przez wiarę w Boga, przez wiarę w Jezusa, przez wiarę w zwycięskie życie na krzyżu, które daje Chrystus. Zaufaliśmy Bogu. Dostąpiliśmy współudziału z uświęconymi, a więc sami zostaliśmy uświęceni. Sami zostaliśmy uświęceni. Świętość jest skutkiem życia w wierze i zaufaniu Bogu. Gdy codziennie trwam w wierze, gdy ufam Bogu, gdy ufam Jezusowi, trwam w uświęceniu, trwam w świętości. Kiedy rano wstaję i powierzam mój dzień Panu i wierzę, że Bóg będzie ze mną, kiedy ufam Bogu, że mnie przeprowadzi przez trudności, doświadczenia i różnego rodzaju próby w życiu, kiedy to czynię, zaczynam żyć świętości i to uświęcenie, życie w uświęceniu sprawia, że moje uczynki są dobre, że pojawiają się owoce na moim życiu, że rodzi się w nas dobro wynikające z Chrystusa. On jest źródłem świętości. Nie jestem, już to powtarzałem wiele razy, przeciwnikiem Bożych przykazań. Są one piękne i pokazują na postępowanie. Ale to nie poprzez trwanie w zakonie i przestrzeganiu prawa zostajemy uświęceni. To jest Stary Testament. To jest starotestamentowa nauka. Teraz jesteśmy w Chrystusie. To poprzez wiarę i zaufanie Bogu. Poprzez to źródło, które jest w nas. A więc tym źródłem naszego życia stał się Chrystus. On jest sprawcą i dokończycielem naszego życia duchowego. Z Niego wszystko wypływa i z Niego wszystko się rodzi. Zostaje uświęcony. Po drugie, świętość jest skutkiem przyjęcia Bożego napomnienia i dyscypliny. Jest to biblijna nauka, jest to biblijny, nowotestamentowy pogląd. Popatrzcie na list do Hebrajczyków. Zaraz to staram się wytłumaczyć. Hebrajczyków 12 rozdział, od 10 do 11.
Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Popatrzcie. Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Kiedy Chrystus jest w nas, On pragnie być Panem naszego życia. Tak? Stajemy się Jego dziećmi. Stajemy się dziećmi Bożymi. I tak jak ojciec ziemski, czy rodzice ziemscy mają wychowywać swoje dzieci, tak Bóg pragnie prowadzić i pragnie wychowywać swoje dzieci. I pragnie, abyśmy stawali się uczestnikami Jego świętości. Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I teraz chciałbym obalić pewien stereotyp. Bo nam się wydaje, kiedy mówimy o karaniu, że to jest lanie. My nie mamy innego zrozumienia karcenia. A więc tak jak to było na wykładach w Dziwnówku na temat życia rodzinnego, jak to niektórzy mają takie pojęcie, a więc jaskiniowca, że aby karać, to dziecko trzeba wziąć do jaskini i kijem go zlać. To jest karanie, jakie my sobie wymyśliliśmy i taki mamy stereotyp i tak byśmy po prostu chcieli, a więc rządzić i karcić. Ja uważam, że, zaraz to wytłumaczę, że nie o takim karaniu jest tutaj mowa. Bóg nie stoi nad nami z kijem i nie bierze nas do jaskini i nie leje nas po głowach. Na czym polega to karanie? To karanie jest narzędziem, czy Bóg używa pewnych metod, by kształtować nas na swój obraz, na obraz Boży. Gdzie nasze cielesne przyzwyczajenia są zamieniane na Boże cechy. I teraz wam to zobrazuję, jak to się dzieje. Po pierwsze, gdy następuje karanie, takie fizyczne, mówi się molestowanie, bicie i tak dalej. Nie jestem przeciw karceniu czy takiej dyscyplinie, ale są pewne granice, nieprawdaż? Są pewne granice i prawo już teraz chroni znęcanie się fizyczne nad drugim człowiekiem, nad dzieckiem. Sportowiec, by osiągnąć sukces, musi ćwiczyć. I sportowiec, aby osiągnąć sukces, dobrowolnie poddaje się dyscyplinie. A więc co się dzieje z takim człowiekiem? Boli. Są pewne przyzwyczajenia fizyczne, cielesne, życiowe w nim łamane. Po prostu to boli. On trenuje aż do bólu. Nie dlatego, że jego trener go wziął za włosy i mówi, teraz będziesz sportowcem, ja ci tak dołożę w kość, aż się zmienisz. To jest jego wybór. Kiedy ja wybieram życie z Bogiem i oto zaczynam żyć z Panem, zaczynam żyć z Jezusem, wtedy mówię, Panie, oddaję się do Twojej dyspozycji. I Bóg zaczyna łamać w naszym życiu nasze stereotypy, cielesne przyzwyczajenia. To boli. To jest Boże karcenie. Kiedy Słowo Boże nas koryguje, prostuje, kiedy uderza w nasze cielesne pożądliwości, słabości, których musimy się wyrzec czy je porzucić, to boli. To tak jak z kimś, kto pragnie zrzucić nadwagę. Obrósł. Wiecie, że to boli? Czytam teraz fajną książkę na temat postu i bardzo mi się podoba spojrzenie autora. Zresztą jest to mój jeden z ulubionych autorów i pastorów amerykańskich, który obecnie jest na rynku amerykańskim, bo głosi bezkompromisową Ewangelię. Jenson Franklin. I opisuje on w tej książce, jak trzeba się rozprawić z królem brzucha. A mówi, króla brzucha masz, popatrz w dół i posłuchaj, jak warczy. A więc, kiedy ktoś podejmuje takie wyzwanie, nie mówię o poście, bo post jest zupełnie czymś innym, ale ktoś chce zrzucić nadwagę, ma takie prawo, ktoś inny tego nie musi robić. To nie przymus, to my nie jesteśmy w tym świecie, że musimy teraz się kształtować na modeli i modelki, nieprawdaż? Absolutnie nie. Ale kiedy ktoś to chce zrobić, pozbyć się nadwagi, robi to z wyboru, tak? Decyduje się, to boli. To boli. Ale on to robi może nie z przyjemnością, ale robi to z wytrwałością. Wie, że to musi zrobić, że to musi się stać.
że to musi mieć miejsce. I tak samo my w życiu z Bogiem, poddając się Bogu, aby świętość rozwijała się w nas, Pan to dyscyplinuje nas, koryguje nas, poprawia nas, wskazuje nam nasze błędy, koryguje, wyrzuca z naszego życia, z naszej osobowości rzeczy, które tam być nie powinny i wiele razy to boli. Ale podjąłem się, zdecydowałem, chcę tego, bo pragnę się podobać Bogu. I wtedy to ma sens. Wtedy to nie dzieje się z przymusu, nie jest to z nakazu. Sprawia to nam radość, kiedy widzimy, jak jesteśmy przemieniani, kiedy widzimy, jak więcej Bożej świętości jest w nas. Jak ta świętość rozlewa się na inne dziedziny naszego życia, w której jeszcze jej nie było. Bo ona tam jest cały czas. Na czym polega dalej świętość? Trzecia myśl. Świętość jest skutkiem trwania w Słowie. A więc ludzie, którzy postanowili trwać w Słowie i być posłusznymi Bogu w Słowie, po prostu uświęcają się. To ich uświęca. Posłuszeństwo. Psalm 119, wiersz 9 brzmi tak. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Nie nakazy, nie wytykanie błędów moralnych czy niemoralnych, czy jakichkolwiek innych sprawią, że człowiek się zmieni. Nie napiętnowanie kogoś, bo popełnił taki grzech niemoralny czy taki grzech niemoralny. Ze wszystkim się stykamy, ale zachęta, że można zachować, człowiek może zachować, nie tylko młodzieniec. Biblia tak na młodzieńców. Powiem wam, że ja miałem doświadczenia duszpasterskie, które mnie powalały. Rozmawia ze mną siostra, która ma prawie 68 lat i mówi, bracie, co ja mam robić, pomóc się, bo ja mam seksem problem. Nie mówię kto, bo to tajemnica duszpasterska, ale takie osoby były na rozmowie u mnie, czy na kongresach, czy gdzieś indziej. Ja mam z tym problem. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? I pani, siostra, która ma tyle lat przeżytych już za sobą, dzieci wychowane, jest wdową, mówi, ja mam problemy z onanizmem. Mam 70 prawie lat. Chcę się pomodlić, bo to jest brudne, czuję się źle z tym. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Gdy pozwolimy Słowu Bożemu dominować w naszym życiu, gdy pozwolimy Panu, aby Jego Słowo było w naszych myślach, było Słowem, którym walczymy. Dzieje apostolskie 20:32 brzmią tak, a teraz poruczam Was Panu i Słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać Wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Słowo Boże daje nam dziedzictwo między uświęconymi. Jeśli trwa w nas. Jeśli pozwalamy Słowu trwać w nas. Czwarta myśl. Świętość jest skutkiem życia w miłości Chrystusowej. Kolejny krok. 1 Tesaloniczan, 3 rozdział. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Miłością, jaką i my dla was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana, naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi Jego świętymi. Miłość Chrystusowa, trwanie w miłości uświęca nas. Świętość jest skutkiem życia w miłości. Świętość przed Bogiem, kiedy ona jest, kiedy ona jest prawdziwa. Kiedy ja ze strachu przed Bogiem coś nie robię? Absolutnie nie. Biblia mówi, że w miłości nie ma lęku, nie ma strachu. My przed Bogiem żyjemy nie w lęku i strachu, że złamaliśmy jakieś prawo, które On dał Mojżeszowi. Nie na tym to polega. Polega to na tym, że ja kocham Pana i będę pozwalał Mu, aby mnie uświęcał, by On mógł się chlubić mną. By mógł się chlubić mną. Ktoś powiedział, i też za tydzień będę o tym więcej mówił, że piękny oblubieniec wybierał sobie oblubienicę. I była taka wielka lista piękności, a wybrał nas. Popatrzcie, ciebie i mnie. Wybrał nas na oblubienicę swoją, Pan Jezus. A więc się mu podobamy, tak? No bo nie wybiera się na oblubienicę kogoś, kto nam się nie podoba.
pokochał nas, obdarzył nas miłością i my tą miłość Jemu odwzajemniamy. I poprzez te relacje miłości następuje uświęcenie naszego życia, bo żyjąc dla Jezusa, kochając braci, kochając innych, kochając bliźnich, uświęcam się. Nie poprzez to, że teraz sobie zakon nałożę i będę święty, bo nie zrobię tego, tego czy tamtego. Ja nie zrobię tego, dlatego że kocham Pana i chcę się Mu podobać. I to mnie uświęca. Dalej. Piąta myśl, jeszcze dwie myśli. Świętość jest integralną częścią obecności Chrystusa w nas. Już mówiliśmy o tym na początku. Że to Jezus jest sprawcą wszystkiego. W liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 27 i 28 brzmi tak. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej mocy, którą jest Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. A więc tajemnica tkwi w Chrystusie, który jest w nas, nadzieja chwały. Cała tajemnica naszego duchowego życia, naszych relacji z Bogiem, naszej radości, naszego pokoju, naszego uświęcenia jest w Jezusie. To świętość rodzi się, jest integralną częścią obecności Pana w nas. To Jezus w nas, nadzieja chwały, On rozlewa w nas swoją obecność i czyni nas uświęconymi. I to sprawia, że moje życie zaczyna się do Niego upodabniać. I ostatnia myśl. Świętość jest sposobem życia. Jest marszem. Jest nieustającym procesem, gdy poddajemy się pracy Ducha Świętego w nas. To musi być styl naszego życia. A więc powinniśmy być wszędzie tacy sami. Tak jak w kościele na nabożeństwie, w niedzielę, tak samo w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota, tak? Wszędzie. Jest stylem życia. A więc mamy taki styl życia. Jesteśmy ludźmi pobożnymi, świętymi, uświęconymi w Panu. Mamy styl życia, maszerujemy przez życie i w tym naszym życiu, w tym marszu, który mamy, jest to nieustający proces, który poszerza, który udoskonala nas. W liście do Efezjan jest powiedziane, że dorastamy wszyscy do wymiarów Chrystusowych, tak? Że głosimy, nauczamy, modlimy się, przygotowujemy świętych do dzieła posługiwania i do tego, aby wyrastali do tych wymiarów Chrystusowych. A więc jest to bezustanny proces i my cały czas w naszym życiu dążymy do większego uświęcenia. Idziemy przez życie, aby to terytorium świętości, ten klimat świętości był w nas coraz większy. I w pierwszym rozdziale listu Efezjan apostoł Paweł tak modli się o Kościół. I to jest super modlitwa. Nie przestaję dziękować za was. Tak powinniśmy zawsze zaczynać naszą modlitwę, gdy modlimy się o zbór, o Kościół. Powinniśmy zawsze dziękować za siebie nawzajem. Nie przestaję dziękować, czy Efezjanie byli tacy super, tacy wspaniali. No, apostoł Paweł nie musiałby ich napominać, pisać listu do nich. O zborze w Efezie nie czytalibyśmy w Ewangelii Jana, że ostygła ich pierwsza miłość, nieprawdaż? Gdyby byli doskonali. To nie był zbór doskonały. Tak nasz nie jest doskonały. Jak kongres nie jest doskonały. Jak Kościół Zielonoświątkowy nie jest doskonały. Jak inne zbory ewangeliczne nie są doskonałe. Niektórzy ludzie tak myślą, chodzą, zmieniają zbory, biegają, że znajdą doskonały zbór. Ten człowiek, jak się tam pojawi, choćby był taki doskonały zbór, to już nie będzie. Jeśli przyszedł do tego zboru, poszukiwać doskonałego zboru i znalazł jeden. I przyjęli go i ten zbór już nie jest doskonały. Tak to brzmi w prawdzie. Tak jest, takie jest życie. Bo wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień, nieprawdaż? Nikt z nas nie jest doskonały. Ale apostoł Paweł, mimo tego braku doskonałości, nie przestaje dziękować za was. Nie przestaje dziękować za was. I wspominać was w modlitwach moich. I tutaj ta myśl na koniec i pomodlimy się. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał,
jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. A więc jest tutaj mowa o marszu. Jest tutaj mowa o sposobie życia, o nieustającym procesie, któremu się poddajemy. Apostoł Paweł modli się o zbór w Efezie, aby duch mądrości, objawienia, aby zostały oświecone ich serca, aby nadzieja się w nich rozwijała, aby bogactwo chwały stawało się ich udziałem, udziałem świętych w dziedzictwie Jego. A więc, kiedy to wszystko Bóg czyni, także nasze uświęcenie, nasze życie uświęcone się rozwija. I tej Bożej świętości, której pełnia jest nas w Chrystusie, bo On jest doskonały. On jest święty w 100%. Przeniknęła każdą sferę naszego życia. Przenikała nasze postępowanie. I aby Jego nadzwyczajna moc, wielkość Jego mocy i przemożne działanie Boże w nas sprawiało, że stajemy się ludźmi, którzy doświadczają tego nieba tutaj na ziemi, w swoim życiu i w swoim sercu. Pomódlmy się, aby to święte życie w nas rozwijało się, przenikało sfery, które muszą być zmienione w naszym życiu i abyśmy byli ludźmi, którzy rozumieją, wiedzą, że są Bożą świątynią 24 godziny na dobę, wszędzie, gdzie jesteśmy i że służymy Bogu, który jest święty, gdzie w niebie to jest dominująca pieśń, dominujący refren. Święty, święty jest nasz Pan Wszechmocny. Pełna ziemia jest chwały Jego. On był, jest i będzie. On tutaj przyjdzie ponownie, zabierze nas do siebie. Powstańmy, aby się modlić, aby nasze życie było Jemu podobne, bo służymy Bogu Wszechmocnemu, Wielkiemu. Boża świętość w nas. Panie, dziękujemy Tobie za zbór. Nie przestajemy dziękować za siebie nawzajem. Panie, mając tą modlitwę z listu Efezjan przed sobą na ekranie, Panie, modlimy się dziś rano, modlimy się dziś na tym nabożeństwie o to, Panie, aby Panie, Twoja obecność, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości, obdarzył nas duchem mądrości ku poznawaniu Jego, abyśmy poznawali Pana jeszcze bardziej, aby nasze oczy serca były oświecone, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie jest bogactwo chwały, którą mamy w dziedzictwie świętych w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, jak nadzwyczajna jest, Panie, wielkość Twojej mocy wobec nas, którzy wierzymy. Dziękujemy Ci, że ta przemożna siła Jego działa na nas, prowadzi nas, ogarnia nas, pomaga nam. Panie, modlę się, aby każdy dzień w przyszłym tygodniu w naszym życiu był życiem przepełnionym Bożą świętością, Bożą obecnością. Dziękujemy Ci, że to dzieło Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że możemy być stwarzani, jesteśmy stworzeni do tego, by prowadzić święte życie. Że Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Że każdego dnia Jezus sprawia, daje nam nowy dzień i dokańcza ten dzień. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteś źródłem naszego życia. Dziękujemy Ci, że Ciebie mamy. Chwała Ci za to. Amen. Niech Bóg błogosławi. Wierzę, nasyceni, napełnieni Słowem, Jego obecnością możemy iść dalej przez życie. Zostańcie z Panem.